Współpracuje z mięśniem czworobocznym, częścią stępującą. Współpracuje oczywiście ze wszystkimi funkcjami uniesienia ręki. Czy jest to atak, czy jest to serwis, czy jest to smecz, czy jest to praca ręką, czy jest to trzymanie smartfona. Dźwigacz łopatki. Ból występuje w okolicach kąta łopatki. Bardzo wdzięczna praca. Może od razu pokażę w autoterapii, czyli Miłosz, poszukujesz kąta górnego łopatki i wykonujemy masaż punktowy. Manipulację powięziową tejże okolicy. Druga wersja, blokujemy ten mięsień wraz z dolnym ustawieniem łopatki i wykonujemy skłon głowy. Zapamiętajcie Państwo to, jakbyście chcieli sobie powąchać pachę. Czyli w tym kierunku, nos w kierunku pachy. To jest optymalny sposób rozciągnięcia mięśnia dźwigacza łopatki. Wykonujemy to również kilkanaście razy, kilka razy dziennie. Kiedy nie wykonujemy, kiedy ten skłon prowokuje jakieś drętwienie w kończynie, jakiś ból głęboki, to sobie odpuśćmy wtedy i skonsultujmy się z fizjoterapeutą bądź z osteopatą. Dziękuję.